5 lat, ponad 5 lat zajęło mi, żeby być w tym miejscu, w którym jestem teraz, żeby mieć komplet dokumentów, które pozwalają mi aplikować do linii lotniczych. Dzień dobry. Witam po przerwie kolejnej. Chwilowo mam więcej czasu, bo będę musiał sobie znaleźć teraz rekrutację i napisać CV-kę. Więc oto czym się będziemy zajmować w tym materiale wideo. Tutaj taka mała agenda. Zapraszam do zadawania pytań. To jest ten moment, w którym możecie zadawać pytania. Pytajcie, pozbieram te pytania i za jakiś czas będzie film z odpowiedziami na te pytania. I tutaj Was uprzedzę na pytanie, ile mnie to wszystko kosztowało. Odpowiem domyślnie, nie musicie pisać tego pytania. Ja odpowiem na to pytanie w następnym filmie. Także jeśli macie inne pytania, to zapraszam. To jest właśnie ten moment. Wrócą streamy. Głównie OPS, bo zobaczcie, że ta 800 przez świat już się tyle czasu wlecze, od kilku lat, także wypadałoby ją skończyć. I w najbliższych streamach skupię się głównie na 800 przez świat. To nie znaczy, że tylko to będzie, ale głównie na tym chciałbym się skupić, bo wiele lotów już tam nie zostało. Nie gwarantuję, że skończymy to do końca roku, ale postaram się. Flaps One powróci zaraz, jak skończymy OPS. Nie chcę kilku serii ciągnąć naraz, bo u mnie to tak wychodziło różnie. Głównie ze względów czasowych, więc lepiej dokończyć jedno i potem wznowić drugie. Skończymy 800, ruszymy z Flaps One, więc jak macie jakieś tam zachomikowane filmy ze swoich lądowań, to trzymajcie. Wiem z Discorda, że niektórzy z Was trzymają, także trzymajcie dalej. Jak Flaps One zostanie odwieszony, to na pewno będzie o tym film na kanale. Przyznam Wam się, że otworzyłem sobie mimo wszystko taki poboczny kanał o nazwie Filek Live. Tak, bardzo mądra nazwa i bardzo kreatywna. Jest to taki kanał, którym się celowo nie chwaliłem tutaj, bo to nie jest w ogóle nic lotniczego. To jest taki kanał bardziej skupiony na mojej osobie. Ja nie chciałem jakby sztucznie boostować tego kanału subskrypcjami, stąd chciałem, żeby sobie tam coś pozbierał tak samodzielnie. A jako, że zainteresowania mam bardzo szerokie, bo poza lotnictwem lubię też kolej, technologię, programowanie, marketing, finanse, motocykle i wiele innych. I jak Was nie interesuje moja osoba jako osoba, to nic ciekawego tam nie znajdziecie. Ale wspominam o tym, teraz się przyznaję, tak, prowadzę taki poboczny kanalik Filek Live i tam jest wszystko inne, czego nie ma tutaj. Postanowiłem ujednolicić nieco swoje social media. Pod adresem filek.tv/sociale znajdują się linki do takich aktualnych moich social mediów. No oczywiście jest Instagram, jest TikTok i tak eksperymentalnie sobie Twittera czy też Xa odpaliłem pod kątem bardziej tego drugiego kanału. Generalnie na filek.tv/sociale tam mam zawsze jakby aktualne socjalki, więc zapraszam na Instagram, na TikToka. Są tam też różne inne rzeczy. Będę reorganizować swojego Discorda. Kto jest na Discordzie, to być może domyślę się, co tam może być. No, pewne rangi zostaną polikwidowane. No, trzeba to troszeczkę odświeżyć, bo wiele już z tych rzeczy jakby nie funkcjonuje, więc Discord czeka reorganizacja. Kiedy nowy film? No zobaczymy. W zasadzie zobaczymy od dynamiki komentarzy pod tym filmem, ile tych pytań będzie wpadać i w którym momencie przestaną wpadać, więc tydzień, dwa tygodnie, tak plus minus oceniam, że gdzieś tyle może zająć. Załóżmy, że gdzieś około bliżej dwóch tygodni. Spodziewam się, że będę nagrywać już film z odpowiedziami na Wasze pytania. Także tyle. Trochę to do mnie nie dociera, ale no cieszę się. Zajebiście się cieszę, że nareszcie po tylu latach jestem w tym miejscu, w którym jestem. No i co życie mi przyniesie, zobaczymy. Jest to takie wychodzenie ze strefy komfortu, bo nawet nie wiem, gdzie będę mieszkał. Jeśli w ogóle ktoś mnie przyjmie, nie? Bo też biorę pod uwagę to, że nie jestem już najmłodszy. Nie wiem, jak linie lotnicze będą na to patrzeć, bo jednak młodszy pilot bardziej się im opłaca inwestować w młodszych ludzi, nie? Więc no zobaczymy, co się wydarzy. Trzymajcie kciuki. Siema, na razie.